Cześć Wam wszystkim. Jesteśmy na klubowych Mistrzostwach Świata w Kluczborku. Będziemy tutaj mieli świetne zawody, podejrzewam. Bardzo trudne i technicznie i wymagające, bo przyjechała tu czołówka świata. Sądzę, nie tylko Europy. Najlepsi wędkarze spośród najlepszych, więc będziecie mieli na tym filmie możliwość obejrzeć, podglądać nas i oczywiście, co robili nasi rywale. To moje trzecie Mistrzostwo Świata z Robinsonem. Klubowe? Trzecie albo czwarte? We Francji to pierwsze moje zawody międzynarodowe. To było wrażenie niesamowite. Teraz to już bez stresu, bez niczego. Drugie były srebrny medal w Serbii. Trzecie mieliśmy w zeszłym roku w Belgii. No i teraz czwarte klubowe Mistrzostwa Świata. Trzecie albo czwarte? Klubowe drugie, ale pierwsze, na których startowałem. Ludzie się, że tak powiem, przytulają, a tu ludzie pracują. Najważniejsze na tej wodzie jest dobranie konsystencji gliny. Zanęta ma drugorzędne znaczenie według nas na tej wodzie. Najważniejsza jest konsystencja gliny, czy jest to glina bazująca na glinie wiążącej, czy bardziej na rozpraszającej, czy jest ona tęga, czy bardziej lekka. To jest najważniejsze tutaj, w jaki sposób podajemy robaki i w jaki sposób ścielą się one na dnie, czy trzymają tą rybę w łowisku, czy te kulki puszczają od razu po wpadnięciu do wody. Myślę, że to jest kluczowa sprawa na tym łowisku. Jeżeli mamy tutaj zbiornik, który jest płytki, abyśmy pojechali na jakieś, nie wiem, jezioro, też wodę stojącą, mogłoby się wydawać, że będzie takie samo łowienie, ale może być, nie wiem, zbiornik zaporowy, który ma, nie wiem, 6 metrów głębokości, tak? I wtedy całkowicie inne zestawy się przygotowuje na taką wodę. Tak samo, jeżeli rok wcześniej był kanał, a w tym roku mamy właśnie Kluczbork, czyli zbiornik taki płytki, retencyjny, no to przygotowanie jest całkowicie inne, ponieważ tutaj bardziej bazujemy na tej metodzie odległościowej, a tam bazowaliśmy głównie na łowieniu na tyczkę i pod brzegiem na skróta jakichś tam małych rybek, tak? Także jakby samo przygotowanie zawodnika jest różne, natomiast sama otoczka cała, czyli organizacja wyjazdów i wszystkie przygotowania takie logistyczne, no to mniej więcej wygląda podobnie, chociaż porównując do tych wyjazdów zagranicznych, a wyjątkowo tych zawodów, które mamy tutaj w Polsce, no to jest dużo łatwiej, no bo tutaj jakby wszystkie rzeczy mamy na miejscu dostępne, robaki nam dowożą co 2 dni,
nie musimy się tym jakoś bardzo, bardzo przejmować, więc no jest dużo łatwiej. Recepta na Kluczbork. Technicznie dobrze przygotowany sprzęt, tak jak na tyczkę gumy, delikatne, ryby się nawet dużo spina. Zmienne warunki, wiatr i tutaj umiejętność łowienia w dużym, bardzo dużym wietrze i w dryfie wody na odległościówkę. I szybkie jakby dopasowanie się do danych momentu, do danego jakby dnia na łowisku. Zanęta, robaki, wszyscy mają podobne i tutaj jakby gro to jest umiejętności jednak łowienia odległościówką, tyczką. A łowisko raczej jest równe, oprócz paru stanowisk, gdzie tam jest wybitnie w jedną stronę bądź drugą takie dobre i złe, to raczej wszędzie można wygrać, wszędzie można przegrać. Kwestia spasowania się, bo można łowić i tyczką, jak coś nie pasuje, odległościówka, jest bardzo równe łowisko. Według mnie. Zbiornik bardzo fajny, ale dość specyficzny i trudny, dlatego że jest bardzo wrażliwy na zmienne warunki atmosferyczne. Co obserwujemy co tydzień, czyli cały tydzień, codziennie mamy inne warunki, bo jednego dnia jest bardzo ciepło, nie ma wiatru, drugiego dnia jest ciepło, ale jest straszny wiatr, który rozbuja tą wodę i jest nagle dryf jak na rzece. Następnego dnia się okazuje, że w nocy jest jakaś burza, skoki ciśnienia i znowu te ryby się przemieściły w inne strefy albo w inne strefy wody, czyli są wyżej, trzeba inaczej technicznie je łowić. Zbiornik nigdy nie będzie w 100% równy, chociażby dlatego, że są miejsca skrajne, które zawsze są preferencyjne. Ale mimo wszystko, dlatego że to jest woda bardzo techniczna i pozwalająca łowić różnymi metodami na różnych odległościach, te najlepsze drużyny sobie poradzą. Ja lubię łowić w Kluczborku, chociaż uważam, że jest to bardzo trudna woda, woda techniczna. W zeszłym roku na Mistrzostwach Polski łowiliśmy tutaj ryby z przedziału 400-700, to były normalne ryby, które się odławiało i zdarzały się ryby 1,5-2 kg leszcze. Natomiast w tym roku wszystkie treningi pokazały, że łowimy zupełnie inaczej, łowimy dużo mniejsze ryby, te ryby zupełnie inaczej się zachowują, na nęcenie, na donęcanie, na sposób i technikę ich łowienia, inaczej pobierają przynętę. I wymagają innych zestawów, innego podejścia do zawodników. No tu się nie ma co dziwić, to są Mistrzostwa Świata, zawody na najwyższej klasie, na najwyższym światowym poziomie. Tu oczywiście nie ma słabych zawodników, ale mimo wszystko i tak to jest, uważam, jedna z trudniejszych i wymagających technicznych wód technicznych, zbiorników, na którym odbywają się zawody, choć wbrew pozorom każdemu się wydaje, że jest łatwo. Przyjeżdżasz, zarzucasz maczówkę, rozwijasz tyczkę, nęcisz i łowisz ryby. I przyjeżdżasz samemu, łowisz 20-30 kg ryb, siadasz na zawodach i nie możesz złowić czterech. I to jest właśnie cała trudność, uważam, też tego łowiska. Kluczbork, fajna woda, charakteryzuje się bardzo równym brzegiem z każdej strony zbiornika. Równe dojście, promenada naokoło, fajny dostęp. Nie jest uciążliwe dla wędkarzy, każdy może podjechać samochodem pod samo stanowisko. Występują na niej duże prądy. Z każdej strony łowiska jakby wieje w inną stronę. Na zbiorniku są dwie wyspy, między którymi są dosyć duże przewężenia i tam ten uciąg wody jest większy. Także też sektory, które tam wypadają, to charakteryzują się tym, że trzeba się trochę inaczej do nich dostosować. Zbiornik jest bardzo równy, z wyjątkiem pewnej strefy na sektorze D pod lasem, gdzie z tego co wiem, chociaż mogę się mylić, było
kiedyś, zanim ten zbiornik był zbiornikiem retencyjnym, była jakaś kopalnia, żwirownia i jest tam dosyć duża dziura na przełomie 10-15 stanowisk. Zbiornik jest dosyć pogłębiony i jest tam problem z wynikami. Nie ma najbliżej, bo mam tu 50 km, ale w sumie patrząc na moją karierę wędkarską, to chyba jest to woda, na której najczęściej łowiłem. Przyjeżdżając tutaj samemu, na pewno złowilibyśmy więcej ryb i na pewno większych tych ryb. A no niestety, jeżeli tutaj prawie 200 zawodników wrzuca towar przez 5 dni do wody i tam wpada i glina, i zanęta, i robaki, te ryby też są pokaleczone haczykami, one później po prostu stają się wybredne i nie chcą tak żerować jak za pierwszym dniem. Startuje 5 zawodników, natomiast treningi, część drużyn przyjeżdża w składach 6-osobowych, żeby mieć możliwość wyboru z tej szóstki 5 najlepszych zawodników z treningu. Natomiast niektórzy przyjeżdżają tylko w składach 5-osobowych i po prostu te 5 osób, nieważne czy ktoś sobie radzi lepiej czy mniej na tym łowisku, po prostu startuje. No i my generalnie mamy taką zasadę, żeby każda osoba później, która już łowi w zawodach, żeby miała osobę do obstawy, jedną. Czyli mamy 6 zawodników, 5 startuje, więc musi być 5 osób do obstawy. Więc my generalnie zakładamy, że ma być na takich zawodach 10 osób i w momencie jak jedziemy w 6 zawodników, no to zabieramy 4 osoby do obstawy. I te 4 osoby zajmują się przygotowaniem glin, zanęt, opieką nad robakami, jakieś takie rzeczy organizacyjne podczas treningów czy przed zawodami. I później te 4 osoby plus ten jeden zawodnik rezerwowy jest jakby obstawą na już stricte na każdej turze zawodów. I tam punkty są podobne, czyli też przygotowanie, załóżmy, gliny, zanęty, robaki przedstawiają do kontroli. No i oczywiście podczas zawodów tych czterech godzin obserwują cały sektor i przekazują sobie najistotniejsze informacje, które są potrzebne w trakcie tury. Spróbować, no bo to jest całkiem inne. To teoretycznie ziemiowate. No tak. To teoretycznie miało być takie. I dobra, spróbujmy to. Aniu, co ten wasz kapo robił, że musisz wiązać? No właśnie, dobre pytanie. Mam nadzieję, że na zawodach tak nie zrobi. Na zawodach nie będzie miał mu kto wiązać, nie? Nie będzie supportu technicznego. Wkładamy 2 małe gnojaczki i uszczypujemy je na tyle, żeby nie robiły takich długich wąsów. No jestem kapitanem drużyny, czyli jeżdżę na odprawy techniczne, przekazuję informacje zawodnikom, losuję, to też jest bardzo odpowiedzialna funkcja, bo wiadomo, tutaj to jest taki sport, że trzeba mieć troszeczkę szczęścia też w losowaniu, bo są różne strefy z rybami, bez ryb, bardziej wymagające technicznego łowienia lub łatwiejsze, więc tutaj spadło to na mnie, co bardzo chętnie wypełniam. No również też obstawiam jednego z zawodników, Kamila Dzikiewicza, i to jest chyba trudniejsza sprawa. Stricte rzeczy formalne, czyli udział w odprawach technicznych, w meetingach kapitanów,
losowania sektorów, losowania danego dnia konkretnych miejsc. Dostaje się też plastron i w czasie zawodów można wejść do zawodników, przekazać im jakieś informacje, bo zawodników jest 5, a takie osoby, które mogą podpowiadać i wejść do zawodnika, są tutaj akurat na tych zawodach 3, przeważnie są 2 i jest to właśnie kapitan i zawodnik rezerwowy. A jeżeli chodzi o obstawę, no to jest kilka takich osób. Są to osoby, które towarzyszą danemu zawodnikowi cały czas, nie mogą do niego podchodzić, ale stoją za linii, pomagają przed zawodami, mogą pomóc przy robakach, po kontroli zanęt i przynęt już nie mogą przebywać przy zawodników i w okolicach. Największy problem, który ja widzę na jutro, to jest to, że się warunki zmienią, bo dzisiaj jest praktycznie bez wiatru. Mówimy bardzo delikatnymi zestawami i też delikatnym towarem, a jutro ma zacząć wiać i to wcale nie słabo. Wiatr będzie wzdłuż zbiornika, więc na pewno dołem się zrobi uciągi, będzie odbijać w drugą stronę i tu moim zdaniem będzie największy problem. Zaczęliśmy łowienie, to prawdopodobnie są jeszcze na początku te małe rybki, które tam, wiesz, czepiają się, skubią tą przynętę. Wydaje mi się, że trzeba będzie wyciągnąć w granicach 40-30 ryb. Takiej średniej wagi, między 100 a 300 punktów, to będzie bardzo dobry wynik. Więc na pewno trzeba być celnym i skutecznym. Zmieniłem sposób nęcenia, jest dużo lepiej. W tej chwili na łowie na gnojaka. To jest ważne, tak? Że nasze, u nas jest najwięcej ryb w łowisku. I tak samo w siatkach, nie tylko w łowisku. No tu duża precyzja będzie decydowała tym wszystkim. Głowa, żeby się nie spalić, jak coś nie wyjdzie. To będzie miało ogromne znaczenie tutaj. Bardzo ciężko było cokolwiek ustalić w kontekście łowienia na tyczkę. Od poniedziałku do czwartku trenowaliśmy bez siatek i efekt był generalnie taki, że ryby pod tyczką były dosłownie pół godziny, bo w momencie jak się złowiło jedną, drugą, trzecią i się je wypuszczało pod brzegiem, to wszystkie ryby po prostu spod brzegu uciekały i to były głównie leszcze, więc leszcz ma taką naturę, że on to stado, jeżeli nawet by ono było gdzieś bliżej, no to one po prostu odprowadzają i trochę się te ryby tutaj pod brzegiem płoszyły, więc jedyne co nam się udało w miarę przetrenować, to jest metoda odległościowa, ale też był problem, bo jakby wszystkie nasze doświadczenia, które mieliśmy z tej wody, czy to z zeszłego roku z Mistrzostw Polski, czy też z lat poprzednich, kompletnie się nie sprawdziły. Były totalnie inaczej się ryby zachowywały, były też inne ryby, bo przeważnie łowiło tu się takie leszczyki 400-500 gram, natomiast w tym roku są takie 100, 150, 200, 300, jak się trafi, to już jest fajny, pojedyncze tam takie 700, 800 i powyżej kilograma, także rybostan był też troszkę inny i te ryby, tak jak powiedziałem przed chwilą, no, zachowywały się kompletnie inaczej niż wcześniej. I te ryby całkowicie inaczej się zachowywały z tego względu, że my je wypuszczając, łowiąc na maczówki, odprowadzaliśmy ryby spod tyczek i nie mogliśmy w ogóle trenować tyczek. Więc no, to było takie unikatowe, bo wszędzie jest tak, że wrzucamy, liczymy średnio. No ale ja nie uważam, że to było złe, tak? Trzeba się do tego nauczyć i na przyszłość no, trzeba dbać o to, co nam daje tą przyjemność, tak?
ostatni dzień i już te ryby się tak nauczyły, że tam na macza są, że no i tak ten macz był no niebo lepszy. No każdego dnia troszkę inaczej. No na początku to miało najważniejsze znaczenie, kto jak nęci. Kto więcej strzelał, nieważne od tego towaru, jaki go miał. I częściej ten miał dużo ryb. Pierwsze 2 czy 3 dni były straszne upały i te ryby były w toni, wszystkie brania wystawiane, ryby w pół wody. Po tej burzy, jaką tam mieliśmy chyba z piątku na sobotę czy z czwartku, ta woda trochę się ochłodziła, wymieszała i ryby ewidentnie zaczęły inaczej pobierać. Techniczne łowisko to takie, w którym przesunięcie śrucinki na zestawie, na żyłce głównej o 2-3-5 cm odgrywa ogromne znaczenie. Łowisko techniczne to takie, w którym zaczynasz łowić zupełnie innym zestawem, inną techniką, na przykład na odległościówce. Zaczynasz łowić zestawem, na którym jest 0,5 g, 0,7 g na żyłce i w pewnym momencie musisz zacząć łowić zestawem, gdzie są 4 gramy. To diametralnie zmienia i zestaw, i podejście do tych ryb, i sposób prezentacji przynęty, sposób odławiania, no i wymaga też od zawodnika innej techniki łowienia po chwili. Więc jakby trzeba mieć bardzo szeroki wachlarz umiejętności, zarówno jeżeli chodzi o łowienie na tyczkę, jak i o metodę odległościową, bo wszyscy wiemy, metoda odległościowa to nie jest tylko wygrutowanie, celne zarzucanie, celne strzelanie z procy, ale to dopiero zaczyna się. Jak umiemy to robić, to dopiero zaczyna się dla nas metoda odległościowa. Jest to techniczna woda, to prawda, ponieważ trzeba potrafić łowić dwoma metodami, i odległościówką, i tyczką. I tutaj jakby no, nie łowimy tych ryb 100, 200, 300 szybkościowo, tylko trzeba wypracować sobie rybę. No. Akurat na tych zawodach łowimy takie leszczyki w granicach 200, 300, 400 punktów. W tamtym roku łowiło się takie 500, 600. Ale nie było to do złowienia 100 ryb, tylko na przykład 20, 30, 40, więc każdą rybę trzeba szanować i tak jak mówisz, no, trzeba ją wypracować, dlatego ta woda gdzieś ma tam taki symbol techniczny. Przeszła duża burza, także to też warunki ciśnieniowe, ryba inaczej zaczęła reagować, ale najważniejszy wpływ jakby z treningów w stosunku do łowienia jest problem, że nie można było stosować siatek. Sprawdzaliśmy różne jakby zanęty, raczej tą samą, różne gliny, odwiążące, po ziemię rozpraszającą, mieszanki jakby z ziemi z rozpraszającą, ziemi z gliną wiążącą. Wyszło nam jakby z łowienia, najlepszy wybór wybraliśmy jakby w trakcie to co było po treningach. Wszyscy zawodnicy czują się na siłach, żeby łowić jutro. No wszyscy się czują? Zawsze ktoś na tę ławę musi pójść. Ja akurat idę na tych zawodach, na pierwszą turę na ławę. No i tyle, no nic się z tym nie zrobi, nie? Zawsze jak jesteśmy w 6, a łowi tylko 5, to tak się to po prostu musi skończyć, nie? Albo to wygramy, ewentualnie jest jeszcze szansa, że to wygramy. No albo trzecia opcja to jest taka, że to wygramy, nie? Ale wydaje mi się, że najprędzej ta pierwsza. No ja to już w Robinsonie już nawet nie wiem ile lat startuję, także no gdyby nie tutaj nasze koleżeńskie relacje i właśnie atmosfera w drużynie, to myślę, że skład zmieniałby się częściej, a tak naprawdę w tym samym składzie z licznymi po prostu najwięcej tutaj osób, które się zmieniają, to juniorzy z racji wieku, tak? A najczęściej, jeżeli wszystko jest ok, to junior, który wychodzi z kategorii, to zostaje w drużynie jako senior i kontynuuje swoją przygodę z Robinsonem dalej. Mieszanki pierwszej, to ja dałem mieszankę Jokersa.
Ja myślę, że to był problem w tym, że u Kamila była za tęga glina i ona zaległa i te ryby w to nie weszły. One miały łatwiej u was żerować, bo to od razu dostały na tacy jedzenie. Maciej, co tam robicie? Mamy przyjemność trzeć glinę dla przyszłych mistrzów świata. Zawodnicy, po pierwsze, po danym dniu łowienia są zmęczeni. Muszą sobie przygotować sprzęt na kolejny dzień, więc takie rzeczy jak przecieranie gliny, przygotowanie zanęty czy przygotowanie robaków zawsze spoczywa na obstawie. Ja akurat wczoraj, ponieważ bardzo to lubię, podjęłam się przygotowania robaków. Przygotowanie jokersa, no jest to czasochłonne, kilka godzin mi to zajęło, ale przynajmniej wiemy, że z robakami każdy dostał rano odpowiednią porcję świeżutkich, przygotowanych, żywych robaków, co jest bardzo istotne tutaj przy tych rybach. To jest tajny składnik zwycięstwa. Klubowe Mistrzostwa Świata cieszą się coraz większym zainteresowaniem ekip i po prostu tutaj wybór łowiska warunkuje ilość miejsc, które ono może stworzyć dla wędkarzy. Tutaj mamy na obecnych zawodach 36 ekip, a z tego co wiem, było pytanie do organizatorów, czy są w stanie nawet znaleźć jakąś rezerwową wodę, żeby stworzyć tam dodatkowy sektor, bo jest jeszcze więcej ekip chętnych, także gdyby warunki na to pozwoliło, myślę, że spokojnie ponad 40 ekip mogłoby tutaj przyjechać. No i tak jak mówiłem, no, dostęp równy brzeg, równa linia brzegowa na całym obwodzie zbiornika, myślę, że to definiuje dobre łowisko pod takie zawody i z tego co wiem, z tego co słyszymy, to wszystkie ekipy są bardzo zadowolone z tej wody. Bardzo dobre losowanie polegało na tym, że w skrajnym sektorze jednym mamy zamek całych zawodów, a w pozostałych skrajnych sektorach jesteśmy w drugich podsektorach, nie skrajnych, czyli nie walczymy z żadnym otworkiem, z żadnym zamkiem. Co roku były tutaj zawody Grand Prix Polski, w zeszłym roku mieliśmy tutaj Mistrzostwa Polski Seniorów, także coś o tej wodzie wiemy, jednak no, z roku na rok zmienia się ta woda, także trzeba było trenować, trzeba było intensywnie podchodzić do treningów. Z reguły na tej wodzie ryba z każdym dniem coraz chętniej żeruje, natomiast tutaj po treningach wyszło, że niekoniecznie w tym tygodniu, o tej porze roku nie było tej ryby tak dużo jak na Mistrzostwach Polski w zeszłym roku. Także myślę, że kluczem jest tutaj dopasowanie zanęt, glin i dopasowanie się do tego, jak te ryby się zachowują o danej porze roku. Udało mi się tutaj zdobyć w sumie dwa medale Mistrzostw Polski, wygrać dużo zawodów lokalnych, ale nic to nie oznacza w porównaniu do tych zawodów, na których jesteśmy teraz, ponieważ ta woda zmieniła się w porównaniu do lat poprzednich, nawet do porównaniu do roku poprzedniego.
A na tych zawodach no jest tutaj 180 zawodników i ten zbiornik znowu jest inny. Po nęceniu pięciodniowym, dwa dni zawodów, jest całkowicie trzeba inaczej łowić i niestety, albo stety, trzeba się do tego dopasować. Uważam, że zawody są bardzo dobrze zorganizowane. Nie miałbym tutaj żadnych uwag ani sugestii co do organizatorów i nie mówię to dlatego, że zawody są organizowane w Polsce, ale naprawdę przez cały tydzień treningów i dzisiaj przez pierwszą turę zawodów nie zauważyliśmy i ja nie zauważyłem, żeby coś było nie tak, żeby ktoś o coś nie zadbał albo żeby były jakieś drastyczne uchybienia, błędy, coś co by mogło, nie wiem, wypaczyć wynik albo spowodować, że dany trening będzie niepełny. Na przykład w ubiegłym roku w Belgii nie łowiliśmy w ogóle w dwóch sektorach. Tak zostały rozlosowane boksy treningowe, że w ogóle w dwóch sektorach nie łowiliśmy podczas treningów. Tutaj mieliśmy równe losowania, wszyscy trenowali we wszystkich sektorach, wszystko było przygotowane. Uważam, że to, z czym się spotkałem pierwszy raz na Mistrzostwach Świata, czyli że plastrony dla zawodników były na stanowisku, czyli zawodnik przyjeżdża rano i tam jest jego plastron, też znacznie usprawniło całą organizację tego pierwszego dnia, tego poranka, który jest z reguły no, mocno obłożony czynnościami, no bo mamy losowanie, mamy właśnie wydawanie, rozdawanie plastronów. Trzeba te plastrony rozwieźć po wszystkich sektorach dla wszystkich zawodników, a tutaj znacznie to usprawniło. Oznakowanie łowiska, oznakowanie dojazdów, możliwość wjazdu samochodu, zostawienie go, ilość wydanych przepustek wjazdowych. Rozmawiałem z wieloma ekipami podczas treningów i dzisiaj podczas zawodów i wszyscy naprawdę chwalili organizację i ja też z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że są to bardzo dobrze zorganizowane zawody. Z mojego punktu widzenia, gdzie no już trochę pojeździłem po tych Mistrzostwach Świata, trochę zjeździłem tej Europy wędkarsko, zauważyłem, że naprawdę te Mistrzostwa Świata są bardzo dobrze zorganizowane, że zajmują się tym ludzie, którzy są zawodnikami, łowią ryby, wiedzą jak to powinno wyglądać. Głównym zarządcą zawodów jest pani Ela Mach, która też jeździła z kobietami, też była w kadrze kobiet, też jeździła na Mistrzostwa Świata, doskonale wie, co się sprawdza, a co się nie sprawdza na takich zawodach i myślę, że tutaj wszystkie elementy są dopięte na ostatni guzik i naprawdę zawodnicy i inne ekipy chwalą organizację tych zawodów. Jest naprawdę wszystko bardzo sprawnie, wszystkie błędy z innych mistrzostw są wyeliminowane. Wszystkim się bardzo tutaj podoba pod tym względem. Organizator biega, gania, stara się dopasować do wszystkich, pozałatwiać wszystko, ważenie przygotowane na wózeczku, stanowiska przygotowane, nie trzeba było czekać na rozstawianie, na jakieś sytuacje, od ręki były załatwiane, pytania od ręki załatwiane. Wydaje mi się, że wszyscy chwalą sobie to łowisko, chwalą organizację, także wydaje mi się, że jest super. Są przyjaźni sędziowie, jest świetnie zorganizowane zaplecze, czego przeważnie nie ma. Są stoiska i wędkarskie, gdzie coś potrzeba, można uzupełnić. Są stoiska gastronomiczne. Wszystko, co potrzeba na łowisku, jest zapewnione. Także wspaniała sprawa i dla zawodników, i dla trenerów, i dla kibiców. Pierwsze trzy dni było naprawdę sporo ryb, poniedziałek, wtorek, środa, no dużo, naprawdę dużo tych ryb łowiliśmy z odległościówek. Czwartek i piątek był już taki troszeczkę gorszy, jeżeli chodzi o ilość tych złowionych ryb, ale dało się coś tam wypracować. Podjęliśmy decyzję taką, myślę, bezpieczną na zawody. No i co? I okazało się, że nagle dzisiaj pojawiło się mnóstwo ryb, nie wiadomo skąd. No, jednym czynnikiem może być to, że w nocy była burza, spadło dużo deszczu, natleniło tą wodę i dzisiaj tych ryb naprawdę było sporo. Dzisiaj na przykład ja musiałem łowić na tyczkę i właśnie na tyczkę zbudowałem swój wynik w sektorze, gdzie przez poprzednich 5 dni może złowiłem 5-6 ryb takich ważących około 300 punktów na tyczkę, a dzisiaj tak naprawdę całe 8 kilo złowiłem na tyczkę.
nie do końca każdy dostosował się do zmiennych warunków, które tutaj występują. Wczoraj na przykład była flauta, zerowy wiatr, w nocy była burza, dzisiaj ten wiatr wiał w porywach do 50 na godzinę. Trochę inne konstrukcje zestawów, zanim wiadomo, 5 dni trenujemy na danych zestawach i ciężko w trakcie zawodów się odnaleźć, że a może wpaść na to, czy teraz ten zestaw trzeba zmienić na taki, którego w ogóle nie przeławialiśmy, a później wychodzi na to, że to on właśnie był ten kluczowy w tym dniu, dzisiaj w tej turze zawodów, tak? Także każdy pewnie popełni jakieś tam swoje drobne błędy i no ale tak zawsze jest po każdej turze, każdy ma jakieś tam swoje wnioski i myśli i później myśli, że gdyby je poprawił, to jednak by się o te dwa miejsca mógł dźwignąć w sektorze. Cały tydzień łowiliśmy głównie maczówkami. Starałem się dopasować maczówki, zestawy, wszystko. Zostawić sobie opcje takie i w jedną i w drugą najlżejsze i najcięższe zostawić zawsze na wszelki wypadek. Dzisiaj trzeba było łowić ciężko. A gdzie w tygodniu wychodziło nam, że trzeba łowić leciutko, bo nie wiało, nie było takiego dryfu. Na tyczkę ryb nie było, ciężko było też się wpasować, jakie gumy, co trzeba dopasować, bo łowiło się dwa, trzy leszczyki i ich nie było. Po wypuszczeniu od razu do wody one odprowadzały całe stado. Dzisiaj wszystko szło do siatki, ryb było na gęsto. Przede wszystkim przyjechało na te zawody, jak już pewnie wiecie, 36 ekip. Co mówi nam o tym, że sektor jest 36-osobowy, podsektor 18-osobowy. To jest bardzo duży podsektor, 18 zawodników, żeby objąć ich wszystkich, obserwować, zauważyć w odpowiednim momencie, co robią, jak robią, wyselekcjonować tych, którzy łowią najlepiej, mówiąc krótko, podpatrywać ich i pilnować ich, żeby nam za daleko nie uciekli. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, Kluczbork jest zbiornikiem w Polsce, o którym wędkarze łowiący w Polsce wiedzą, że są bardzo zmienne warunki. Nie dość, że codziennie inne, to jeszcze w trakcie tury inne. Dzisiaj zaczynaliśmy praktycznie z flautą bądź bardzo małym wiatrem, później wiatr był bardzo duży i pod koniec łowienia, pod koniec tury znowu zbiornik się uspokajał. I to ma wpływ oczywiście na donęcanie, na zestaw, prowadzenie zestawu. Tutaj dochodziła jeszcze bardzo ważna taki aspekt, czyli zmiana odległości. Czy łowimy tyczką, czyli łowimy na 13 metrach, czy przechodzimy na maczówkę i zrobić to w odpowiednim momencie. Była taka chwila, gdzie naprawdę pojawiały się pojedyncze, ale duże ryby styczki, duże, mówię tutaj 700 kg w naszym sektorze, ale konsekwentnie podjęliśmy decyzję, że nie rezygnujemy wtedy z maczówki. Tam Paweł regularnie odławiał leszczyki mniejsze, o takie 200, 250, 300 może punktów, ale z uwagi na to, że te bonusy kręciły się i pojawiały się tylko pojedynczo, uważam, że ta decyzja była dobra. No dzisiaj mi trochę zabrakło takiego, brzydko powiem, kopa w dupę, bo miałem informację, natomiast nie zdecydowałem się zmienić sposobu łowienia z lekkiego zestawu na ciężki. Bo na początek tury na ten lekki zestaw super brały ryby, natomiast potem się okazało, że trzeba jednak łowić na cięższy. I Maciek mi mówił, że tam inni zawodnicy jedni lekko, drudzy ciężko, że na tyczkę łowią raczej ciężko i no ja tak wahałem się i za późno po prostu zdecydowałem się na zmianę tego zestawu na ciężki i brakowało, jedyne czego mi brakowało podczas tego dzisiejszego dnia, żeby mi powiedział: słuchaj, zmień w końcu ten zestaw, bo na ten lekki się nic nie dzieje, zajmie ci to 5 minut i może akurat zaczniesz łowić znowu ryby. I jeżeli by takie coś nastąpiło, myślę, z godzinę wcześniej, może półtorej, to byłaby szansa ten sektor dzisiaj wygrać. Natomiast skończyło się na czwartym miejscu, które też nie jest najgorsze, no ale powiedzmy lekki niedosyt pozostał. Myślę, że nie mogę być niezadowolony z tego wyniku, ponieważ w pierwszej godzinie złowiłem 4 leszczyki, a skończyłem na 5. miejscu z wagą 8 kg. Bardzo dużą rolę mojego wyniku zawdzięczam mojemu trenerowi, czyli obstawiającemu. Był nim Tymek, nasz junior, który przyniósł mi ogromną ilość cennych informacji, które pozwoliły mi dopasować się w danym momencie do tych ryb złowionych na tyczkę. Do jakichś
konkretnych wniosków udało nam się dojść, wydaje mi się, że dopiero w piątek. Te opcje piątkowe, które dwie były najlepsze, udało jakby się nam przełożyć na zawody. Chociaż słowo udało to może nie jest tutaj najtrafniejsze, ponieważ mamy dopiero w cudzysłowie dziewiąte miejsce na tam 30 bodajże 6 drużyn. 4 sektory w miarę dobre wyniki, 4-4-5-5 punkty. Natomiast z jednego sektoru mamy 14. No, gdyby tą 14 zamienić też na 4, to bylibyśmy w okolicach podium. Dzisiaj ja niestety jesteśmy dopiero na 9 miejscu. Więc codziennie nad wodą jest niespodzianka. I tak też było dzisiaj. Byliśmy dobrze, świetnie przygotowani, ale mimo wszystko zaskoczeni, że pojawiły się wyniki po 20 parę kilo, bo do tej pory 10 kilo to był naprawdę rewelacyjny wynik w ciągu tygodnia treningów, a tu nagle ryby rewelacyjnie zareagowały na pierwszy dzień zawodów. Jest kilka czynników bardzo ważnych. Na pierwszym miejscu postawiłbym nęcenie. Trzeba po prostu celnie nęcić procą i dostosować to nęcenie do panujących warunków na łowisku. I to jakby trzeba być tego świadomym, że w momencie jak mocno wieje wiatr, to nie można ponęcić małego pola, tylko musi ono być troszkę większe. Natomiast z drugiej strony jak warunki są takie, że jest bez wiatru, no to im celniej się strzela w spławik, tym jest lepiej, ponieważ wtedy możemy precyzyjnie łowić w jednym konkretnym miejscu, załóżmy, nie wiem, pół metr kwadratowy, tak? Taki odcinek metr na metr. Jak się tak uda postrzelać, no to te ryby wtedy ustawiają się w tym jednym miejscu i tam biorą. No i to jest jakby technika strzelania. Innym ważnym elementem moim zdaniem jest to. Nie wiem, czy to można nazwać, czy to jest aspektem technicznym, natomiast to jest takie czucie maczówki. Jeżeli ktoś dużo łowi na maczówkę, to na pewno będzie wiedział, o czym ja mówię. I po prostu w momencie, jak się łowi na maczówkę, to jest się w stanie określić albo dopasować do ryb, które są w łowisku, bo wtedy zawodnik czuje, jak te ryby się zachowują. Czy one na przykład atakują przynętę zaraz, jak ona spadnie do dna, to znaczy, że gdzieś tam schodzą stoni, czy gdzieś pobierają, jak ona stabilnie sobie leży na dnie. I to są rzeczy, które jest w stanie, moim zdaniem, wyczuć zawodnik, który dobrze łowi metodą odległościową, czyli technicznie ma tą metodę opanowaną, ponieważ wtedy nie skupia się na detalach związanych na przykład z zarzucaniem, ze strzelaniem i jakby z wszystkimi innymi, nie wiem, z jakimś przestawieniem gruntu i tak dalej, z budową zestawu, bo on to wszystko wie, robi to automatycznie. Natomiast skupia się wtedy tylko i wyłącznie na tym, w jaki sposób ryby reagują na podany towar do tego łowiska, które znajduje się gdzieś tam te 30 metrów od brzegu. Jeżeli któremuś z drużyny zawodnikowi coś zagrało, w cudzysłowie jak my to mówimy, i ryby zaczęły brać po jakimś donęceniu, no to od razu ta informacja jest przekazywana pomiędzy daną osobą, która jest w obstawie, do kolejnych sektorów. No i człowiek z obstawy przekazuje już zawodnikowi najważniejsze informacje. I to jest jakby bardzo istotne, tak, żeby w danym momencie wiedzieć, co się dzieje i w sektorze, i u innych, co działa, co nie działa, co należy robić, żeby możliwie jak najwięcej tych ryb zwabić w swoje łowisko. Oczywiście są telefony, ale to nie jest to samo, bo widzimy, że coś się dzieje. Techniczne sprawy, długość żyłki na zestawie, wkładanie zestawu do wody.
więc trzeba po prostu przejść i fizycznie zobaczyć, co u danego zawodnika jest inaczej niż u tego, co łowi. Więc są też osoby, które się właśnie przemieszczają między sektorami, żeby przypilnować takich rzeczy, które trzeba zobaczyć. Więc jest u nas przez to kilka osób i wszyscy są bardzo ważni. Ktoś musi tą glinę przetrzeć. I ja tu właśnie jestem po to, żeby przyjechać i poprzecierać bardzo dobrym wędkarzom glinę. A mówiąc poważnie, jestem już czwarty raz z remisonami na klubowych mistrzostwach świata. Moja rola z reguły jest podobna. Jestem obstawiaczem, czyli osobą, która pomaga zawodnikowi, konkretnie Pawłowi Szlachcie. W tym roku tak samo, stoję za Pawłem Szlachtą. Typowa rola trenera obstawiacza, przygotowanie robaków, przygotowanie gliny, wniesienie sprzętu, przygotowanie przynęt, zanęt do kontroli, przeprowadzenie kontroli z obsługą sędziowską i pomaganie zawodnikowi w trakcie tury, czyli zbieranie informacji, obserwowanie sektora pod sektora, donoszenie informacji, sugerowanie ewentualnych zmian bądź sugerowanie, żeby tych zmian nie było. No i robię wszystko, co mogę, żeby dostarczyć jak najwięcej informacji zawodnikowi, żebyśmy wspólnie mogli podjąć decyzje właściwe w trakcie łowienia. No my się z Maćkiem już znamy od kilku ładnych lat. Jesteśmy jakby przyzwyczajeni do siebie. Generalnie rzecz biorąc, podczas już nie tylko tury zawodów, ale całych tych treningów, atmosfera jest delikatnie mówiąc napięta. I dochodzi do różnych takich spięć i starć, tak bym to nazwał, więc każdy musi wiedzieć, na co sobie może pozwolić i w jaki sposób dana osoba reaguje. Także my z Maćkiem już się, tak jak mówiłem wcześniej, znamy tyle lat, rozumiemy prawie bez słów. Myślę, że łowienie bez tak zwanych pleców trenerów jest bardzo ciężkie, a na takich zawodach o takiej randze, no myślę, że jest to w ogóle nierealne, żeby przyjechać tutaj, czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy za granicą, bez tak licznej obstawy, która naprawdę bardzo dużo nam pomaga podczas łowienia. Uważam, że to jest świetna woda zawodnicza. Jest mnóstwo ryb, które naprawdę można na różne metody odławiać, począwszy od tych małych ryb, gdzieś tam małe płoteczki, poprzez małe leszczyki w granicach 150, 250, 300 gram. Kończąc tak jak Paweł dzisiaj na leszczach ponad 2-kilogramowych, 2200, 2500. Sądzę, że naprawdę każda metoda tutaj mogła mieć znaczenie i no naprawdę świetna woda. To bardzo dobry gospodarz, widać, że dbają bardzo o tą wodę. Sama organizacja na najwyższym poziomie. No z samych superlatywach można się wypowiedzieć o tych zawodach, o tej imprezie. No ja też uważam, że tutaj nie można się do czegokolwiek przyczepić. Wszystko dopięte na ostatnim guzik, jak organizacyjnie. Do łowiska no zajerąbiście sportowe łowisko, tak? Równe. Jak się okazało, to nawet ta dziura, bo my jesteśmy w tak zwanej dziurze, gdzie tu jakieś wyrobisko żwirowe czy coś tego typu było, jest tu grunt wszędzie, no, najgłębiej jest, tak? Ja miałem 4,70 gruntu tutaj, już się troszeczkę wypłycało w tamtą stronę, oni mieli więcej średnich ryb, ja miałem tylko same wielkie ryby. No zobaczymy, no co tu, no mam nadzieję, że będą jeszcze imprezy. Jedynie co, to bardzo szkoda, że w tym roku nie mieliśmy tu żadnych zawodów, bo moim zdaniem powinniśmy tu mieć Grand Prix Polski i my jako drużyna Robinsona i drużyna Trapera mielibyśmy przećwiczone łowisko w trakcie dużych zawodów i można by było dużo więcej
naprawdę dużo więcej wyciągnąć wniosków takich konkretnych. Dzisiejszy dzień ja uważam za udany, mimo wszystko, że tam wynik nie będzie jakoś najlepszy, ale te ryby w tym stanowisku były tylko same wielkie. Złowiłem niestety 4/5 po sygnale. Musiałem wypuścić, jeszcze kilo więcej by było. Tak by to może troszkę by zmieniło, ale dwóch sąsiadów bym nie pokonał. Musisz być precyzyjny w strzelaniu, musisz być precyzyjny w rzucaniu, precyzyjny w zacięciach. Wszystkie elementy muszą być podogrywane na ostatni guzik, żeby być naprawdę najlepszym. Jak tego nie będzie, nie ma szans. Ja wczoraj miałem dzień taki mocno przeciętny. No nie mogę tego ukrywać i wcale nie chcę tego ukrywać. Dużo błędów popełniłem, bardzo dużo. Przede wszystkim nie mogłem wcinać ryb, straciłem duże ryby, naprawdę duże ryby, których mi bardzo szkoda. Dzisiaj wyjmowałem potężne, wczoraj takie kilo, podejrzewam, ze 3 sztuki urwałem. Nie wypięły się, tylko przy zacięciu przypłon mi strzelił. No to jest właśnie błąd taki, który spowodował, że zamiast być pierwszy lub nie, no sądzę, że drugi to powinienem być, nieważne w jakiej dyspozycji, to skończyłem na 5. miejscu, tak? No i strata punktów, no i to jest trochę takie przykre, no ale no to konsekwencja tego, ja uważam, nie będę ukrywał, kalendarza naszego w tym roku, całego Grand Prix Polski. Wszystko jest naćkane jedno po drugim, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Czeka mnie jeszcze wyjazd na kolejne dwa Mistrzostwa Świata jako trener. Ten wczorajszy dzień to był ewidentnie przemęczony, już organizm mam tak przemęczony, że nie byłem w stanie być właśnie taki perfekcyjny, techniczny i utrzymać to przez 4 godziny, tak? Bo zacząłem rewelacyjnie, tak jak dzisiaj. No ale niestety nie utrzymałem tej skuteczności, tego wszystkiego. Popełniłem, tak jak powiedziałem, urwałem kilka ryb. Jak się urywa rybę, to ryba odpływa. No i niestety było 5. miejsce. Moje i drużynowo 9. na 36 ekip, tak? Dzisiaj nie wiem, jak to skończyłem. Łukasz mi szacował, że jestem około 8., 9. miejsca, może, no nie wiem. No zobaczymy. Był duży wiatr, ale to jest za wyspą, więc ja byłem zasłonięty i woda tam, gdzie miałem spławik, płynęła w lewą stronę, a woda pod nogami płynęła w prawą. Miałem dużo pudeł, jak branie było później, bo dużo żyłki, nie dało się korygować. S się robiło, zacinałem i pudłowałem, więc zwiększałem siłę zacięcia. Jak było branie za szybko i po takich 3-4 pudłach, jak zaciąłem za mocno, to urywałem rybę z przypłonem. No to szkolne błędy, no ale nie, ja się umiem przyznawać do tego, że popełniam błędy. No. Tu jest mój wierny kibic. Dostał w zeszłym roku koszulkę ode mnie i zamiast w niej chodzić, to ją powiesił w gablocie. Ja jestem niezmiernie, miło mi słyszeć coś takiego, ale sądzę, że nie zasługuję na takie rzeczy. Ja jestem zwykłym wędkarzem, a Olek tutaj chyba moim wiernym kibicem, tak? Od zawsze. Bardzo ci dziękuję, Olek. Naprawdę ci bardzo dziękuję. Od 2 lat bodajże, o ile dobrze pamiętam, Federacja Międzynarodowa zaczęła dopuszczać z krajów po 2 drużyny, jeżeli łowisko na to pozwala. Dlatego też tutaj w Kluczborku mamy 36 drużyn startujących z 21 albo 23 krajów. Także to też widać, że z niektórych państw przyjechały po 2 ekipy. I są te ekipy, które u nas są akurat prowadzone 2 klasyfikacje, drużynowa i klubowa. Więc z tych zawodów Grand Prix, z klasyfikacji klubowej, jakby prawo startu miało w pierwszej kolejności pierwsza drużyna, czyli Robinson Team, bo myśmy rok wcześniej wygrali tą klasyfikację. No i drużyna Trapera, która była na 2. miejscu. Natomiast żeby, jakby idąc dalej, żeby wygrać taką klasyfikację klubową, no to trzeba oczywiście startować w Grand Prix Polski. Żeby startować w Grand Prix Polski, najpierw trzeba wystartować w eliminacjach. No a żeby wystartować w eliminacjach, no to trzeba przynależeć do jakiegoś klubu,
który jest w stanie taką reprezentację na te eliminacje i później na Grand Prix Polski wystawić. Często są to kluby okręgowe, ale jest też kilka teraz klubów w pierwszej lidze, w Grand Prix, takich stricte prywatnych, tak? Z każdym dniem tą glinę robiliśmy coraz cięższą i te kule coraz twardsze, po czym tak naprawdę na zawody, tuż przed zawodami wszystko się zmieniło i nagle nam wyszło, że najlepiej jest mieć bardzo lekką glinę. I zrobiliśmy tak na zawodach. No ale niestety wczorajszy dzień jeszcze był ok. Dało się tam zrobić, powiedzmy, dobry wynik, ale dzisiaj no kompletnie to nie zagrało. Myślę też, że być może przez za dużą ilość robaków, którą ja akurat podawałem w trakcie zawodów, nie na wstępne nęcenie, i to może być dlatego. Bo dzisiaj u mnie było tak mało ryb, że podejrzewam, że 200-300 robaków to 300 ml robaków to już jest wszystko, co by było potrzebne. Co, organizacja bardzo fajnie, dobre łowiska. No, sądziliśmy, że będzie tutaj dużo więcej ryb. Jednak jest to fajne łowisko, tych ryb trochę było. Akurat dzisiaj nie było ich za bardzo w moim podsektorze, ale w drugim podsektorze, z tego co już słyszałem, są bardzo dobre wyniki. Także ryby były, łowisko fajne, dosyć równe. A organizacja no, była naprawdę dobra. Nie mamy się czego wstydzić. Nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądał bankiet, bo jesteśmy jeszcze tuż po turze, ale wydaje mi się, że wszystko będzie ok, więc organizacja na naprawdę najwyższym poziomie. Jak trenowaliśmy pierwsze 3 dni treningów, tak naprawdę chodziło o to, żeby umieć utrzymać systematyczność do nęcania. Praktycznie w każdym rzucie strzelaliśmy kulą, trzeba było zawsze mieć tą samą konsystencję, tak samo ścisnąć tą kulę, taką samą ilość robaków dodać. I to było coś, co trzeba było utrzymywać przez całe 4 godziny. I do tego trzeba było jeszcze mieć zarąbiste skupienie i zacinać wszystkie brania, przeczekiwać je, wyczuwać jakby odpowiedni moment do zacięcia, bo to nie było tak, że wjazd z powika i od razu zacięcie, tylko trzeba było naprawdę długo przeczekać. Nieraz te ryby potrafiły tak wciągać ten spławik, odpuszczać, wciągać, odpuszczać i trzeba było też zmieniać ciągle i grunt i trochę odległości czasami, bo nie zawsze te ryby się tak samo ustawiały. Generalnie bardzo dużo czynników, które trzeba było kontrolować w trakcie tury i na które zwracać uwagi. To uważam, że to jest takie techniczne łowisko, gdzie można robić, powiedzmy, tą samą glinę i zanęty co nasz sąsiad. I nasz sąsiad może złowić 10 kilo, a my na przykład 2 kilo. I tak naprawdę wtedy wszystko się rozchodzi tylko o technikę łowienia, a nie o to, czym nęcimy. Byłbym zadowolony, jakbyśmy mieli medal, a jeszcze tym bardziej, że presja była spora przez to, że te Mistrzostwa Świata były w Polsce, na naszym łowisku, więc presja była naprawdę spora. Ale no niestety, wszystko, tak jak to są Mistrzostwa Świata, wszystko się zawsze zmienia. Jeżeli na jakimś łowisku siedzi 200 osób i łowi przez 7 dni z rzędu, to łowisko się zaczyna po prostu zmieniać, zaczynają się pojawiać inne ryby, czasami zaczyna się, na przykład te ryby siadają bądź się nakręcają, a tutaj to tak było, jednego dnia one się nakręcały, drugiego dnia one siadały, codziennie były inne warunki pogodowe, generalnie strasznie ciężko było, bardzo nie mogliśmy się dopasować tak naprawdę do tych ryb. I myślę też, że to jest takie jakby prawo miejscowego, że zawsze przez to, że my mamy w głowach to, jak tutaj łowiliśmy rok temu, 2 lata temu, na zawodach, na których startowało 50 osób bądź 100 osób, łowiliśmy 2 dni, dzień, czasami 4 i za każdym razem to było inaczej i po prostu w głowach już mieliśmy zakodowane to, jak łowiliśmy te lata wstecz. A w tym roku niestety no wszystko się pozmieniało, a my, wydaje mi się, mieliśmy takie momenty, że za bardzo chcieliśmy łowić tak jak rok temu. I tutaj to braliśmy pod uwagę, chcieliśmy to zmienić, żeby nie łowić tak jak w poprzednich latach, zrobiliśmy to, no i nam nie poszło. No ale co zrobisz, nie? Często jest tak, to zresztą pokazały te zawody, że w momencie, jakby my mamy utarte pewne schematy, tak jak tu łowimy od tam iluś lat, bo tu zawody są, co tam 2-3 lata się tu jakieś zawody trafiają i
po prostu idziemy jakimś tam torem czy tokiem rozumowania, który jakby wynika ze startów w tych poprzednich latach. I nie powiedziałbym, że jest to naszą przewagą, bo przyjeżdżają ekipy z zagranicy, które jakby nie mają tego, powiem brzydko, nalotu czy narzutu z tych lat poprzednich i jakby całkowicie z czystymi głowami, z nowymi pomysłami i bardzo często te pomysły się sprawdzają. Zawsze mi się generalnie marzyły Mistrzostwa Świata, no jakiekolwiek by to były, na których ja będę mógł wystartować w Polsce. No i udało się. Jeszcze na szczęście jest tak, że jest to bardzo blisko mojego domu. Organizacja tych zawodów wydaje mi się jest perfekcyjna. Jeżdżąc po tak naprawdę gdzieś tam całym świecie, całej Europie, oglądając te wszystkie zawody na najwyższym poziomie, wydaje mi się, że te Mistrzostwa Świata są najlepiej zorganizowane ze wszystkich. Potem zostaje nam ostatnie Grand Prix w Świerkocinie na Warcie. Intensywny okres, nie ma co się ukrywać, bardzo dużo zawodów w ciągu bardzo krótkiego czasu. I na koniec we wrześniu zostaje nam zbiornik Szymanowice, czyli Mistrzostwa Polski Seniorów. Na ten rok? No, Grand Prix Polski jeszcze z Świerkocinie po zmianach. Może jeszcze jakiś Robinson, jakieś w kole, w okręgu. Jeszcze nie skończyliśmy już w okręgu. Bardzo bym chciał podziękować tutaj Łukaszowi i całemu sztabowi trenerskiemu, który wniósł niesamowitą ilość pracy, której nie widać nigdzie. Ale oni tam harują tak, że się w głowie nie mieści i bez nich w ogóle takie Mistrzostwa Świata to nie byłyby w stanie się chyba odbyć, bo nikt by z nas nie podołał fizycznie takim zadaniom. Zrobiłem, uważam, wszystko tutaj i tyle. Jeszcze raz bym chciał podziękować całej obstawie i Kamilowi, i Jezuskowi, i Piotrowi, i prezesowi, i Ani przede wszystkim, Mateusz, i tobie, Mateusz, no wszystkim, bo ta praca to jest niesamowita rzecz. Nie? Jestem wdzięczny, że mogłem tutaj być z wami od środy. Dla mnie nieocenione doświadczenie. Kilka fajnych, nowych przyjaźni na pewno. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś... Nadzieję, że będę mógł się zrewanżować i ja będę trenerem Łukasza kiedyś. No, z chęcią. Dla mnie wielki zaszczyt. Przyjechaliśmy nie w to miejsce? No chyba chcemy rozpoczynać od nowa te zawody po wyniku. Widać, że chcemy jeszcze raz. Jeszcze jeden tydzień. I kto wytrzyma? Polish Federation with all its affiliated people make an event that all teams can remember for a lot of years. Very, very, very good event. It's one of the best venues that I see in 35 years of my time in International Federation. At the third place in the 42nd World Championship for Club Course Fishing,
There is the Karpe Werendal Tinka from Netherlands. Big applause! Second place from Czech Republic, Crazy Boys. World Champion 2023, Lenzo Emiliano Cubertini from Italy.